Bo To jest bounce back. Tęskniłem za naszym studiem. Dobry wieczór w studiu. Dobry wieczór jeszcze w studiu, raz. jeszcze raz. Dobry Panie redaktorze, wieczór. kochany. O trzynastej. Bardzo się cieszę, o. że się możemy spotkać już na polskiej ziemi. Tej Afa, ziemi. zawsze jesteśmy w Polsce. Zapomniałem, że to było studio. Ajajaj. <laughs> aj, to naprawdę. Czyli już nie na Żoliborzu, tylko... <laughs> Jestem tym z Krukiem Ale tak dobry. Ale dobre wspomnienia że, że ze studia przek... z Żoliborzu. Albo to, tak. jak ten pies... Tak, tak, tak. A ja mówiłem, że on jest po ceremonii Ałaski. wtedy no to właśnie. to był najśmieszniejszy odcinek. W ogóle po tym odcinku dotyczącym miejsc, które nam robiły dobrze i tak pięknie rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj na antenę, że... Ale się cieszę, że Ciebie widzę. Ale Aż ja tak się tak A, ociepliłem. A, pięknie. <gulet> że piękny był roz... Re respons, chciałem powiedzieć. Piękna była reakcja wasza na to, że wpisywaliście, jakimi jesteście miastami i niesamowite rzeczy. Co? Zapomniałem o... Pon au chocolat. Co? Translator włączyłem, żeby to. Pon. Pon chocolat. Pon To jest chocolate. Kleb coś... czekoladowy. Oooo! Oh. Przyniosłeś chleb Krokawki. czekoladowy? Oh Ale. my god. To co? No naprawdę? No naprawdę. Fajnie. Pon au Ale się już coraz bardziej rozróżniamy w tym podcaście. Myślę, że za trzy odcinki przestaniemy mieć spodnie. Pyzy. Pyzy. Tradycyjna szląt. Wow, ja nigdy chyba nie jadłem. Pyzy z minsem! A czemu to mięso jest takie ciemne i się klei? Bo to jest mięso z salcesonem. Mm. O. Oj, salceson to jest taka rzecz, że ty byś prędzej Umarł. polizał stopy tego pana, którego ja polizałem niepotrzebnie mm. majtki, nie? Mm -hmm. Czy stopę bym polizował bardziej niż salceson? Jeżeli wybierzesz stopę, to jesteś naprawdę szalony. Salceson jest naprawdę ok. W smaku to jest coś mi Majtki bym polizał, ale stopy nie. Misiek. <laughs> naprawdę. Ja mam dzisiaj dobry humor. Widzę, ee... widzę Cześć? właśnie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, raz bardzo. To, to co? O, było... <grym> widzisz, nie to byliśmy chwilę w... Chwi... W, w studiu, więc ja też teraz nacisnę na dobry przycisk. To jest bounce. A tyry, ta, pa, pa, pa. Temat dzisiejszego odcinka. Po szkocku. Temat dzisiejszego odcinka po szkocku. What are we fucking getting? With? <laughs> Proszę bardzo. O, masz tutaj dużo ry, więc będzie dobrze. Yes. E, jest tutaj uwaga, temat dzisiejszego odcinka jest po raz pierwszy w życiu. Zrobimy temat dookoła newsa, którego przeczytałem w portalu interia.pl. Prosto go czytam na, na, na gorąco dla was i pomyślałem, że zarysujemy troszeczkę szerszy kontekst, bo tak się wydał ten news ciekawy, że wokół tego wydaje mi się, że da się wybudować cały odcinek, a czy się udało, no to wy, wy już wiecie. A my, a my, dowiadujemy. Ty, a my, a my, my się dowiadujemy. Ty. Tak jest. Uwaga, nagłówek jest, o, właśnie o, no, obaj lubimy nagłówki, Milioner Brian Johnson wydaje fortunę, by mieć ciało nastolatka. Hmm, ciekawe, ale lit moim zdaniem jest dużo ciekawszy. Uwaga, co Brian Johnson mówi: Mam serce 37-latka, skórę 28-latka, a także płuca i budowę ciała 18-latka. Chwali się przedsiębiorca technologiczny Brian Johnson, 45-latek, czyli już, wiemy, już teraz wiemy, że on ma 45 lat. Chce, by każdy z jego organów funkcjonował bez zarzutu, by zachować młodość, wydaje fortunę, a zespół ponad 30 lekarzy i specjalistów na bieżąco kontroluje jego stan. I z dalszej części tegoż artykułu dowiadujemy się, że on za miliony, miliony dolarów Johnson zatrudnił zespół lekarzy i ekspertów od zdrowego stylu życia. Szefem jest 29-letni Oliver Zollman i yy, yy, oni go poddają najbardziej obiecującym terapiom, obserwując wyniki na wszelkie możliwe sposoby. On jest nieustannie monitorowany. On jest nieustannie monitorowany i każdego ranka bierze ponad 20 różnych suplementów. Przestrzega ścisłej diety wegańskiej, wynoszącej dokładnie 1977 kalorii każdego dnia. Jest to wyliczone co do jednej, jednej kalorii, bo tak uznał, że to jest bardzo ważne. Płucze zęby olejem z drzewa herbacianego. Dwie godziny przed snem zakłada specjalne gogle, które blokują niebieskie światło. To o tym akurat słyszałem z paru miejsc. On ma codziennie badania wagi, procentu tkanki tłuszczowej, badanie cukru, kolonoskopia, ultrasonografia, badania krwi regularnie wykonywane. Nie wiem, czy ta kolonoskopia jest... Codziennie? Może jeśli ona jest codziennie, to on powinien... Nie, pewnie nie. Pewnie tak pewnie, raz w tygodniu. Pewnie tak. No więc tak na spokojnie, nie? Kolonoskopia raz w tygodniu. Ym, terapia dźwiękiem, laserowe zabiegi na skórę. Tutaj nawet mamy filmik z jednego z tych laserowych zabiegów, w <noise> y, <który> że... on... jego <noise> mieszkanie. To jest ten ziomeczek. No to jest, to jest na przykład u niego, O, no, to jest wtorek, nie? Powiem szczerze, że yy, przed chwilą wleciało mi do głowy takie zdanie, można powiedzieć, potoczne, powiedzonko takie, mm -hmm. yy, które w jego kontekście brzmi jakoś cudownie, tragiczno, makabryczno. Yy pasujące mm -hmm. jest, wydaje się. Jak, jak jest. Żyć, nie umierać. <laughs> o może ma takie to tak napisane, jak, jak wchodzi Live do not die. Live, <laughs> don't die. O, doskonałe. I, I tower in myself. Yes. Um, I teraz, no, i redaktore. Jak reagujemy na to, No tak? to jest właśnie to. No. Ja, ja jakoś pomyślałem, wow, już dawno nie przeczytałem czegoś takiego, chyba chcę, chcę o tym z tobą porozmawiać dobrze Porozmawiamy o tym w ramach podcastu. Twoja pierwsza reakcja, na gorąco, tu i teraz, na żywo. Masakr. No, generalnie ja się denerwuję, jak czytam Oj, takie rzeczy. Oj, tak, że widzę już zamknięta postawa ciała. Tak, Co tu tak. się dzieje? Już nóżka chodzi. Czuję no bo, pod, 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 bo mnie generalnie denerwuje. Boli. Nie wiem, nie rozumiem. Ja generalnie. Jak na przykład jest taki uniwersum cyberpunk, mm -hmm. cyberpunk. Um, no. Polecam się zapoznać, kto nie zna. Powstała gra. Seriale. Fajny uniwersum. I tam na przykład mm -hmm. w oczywisty sposób dla mieszkańców tego świata, to jest świat w przyszłości, oczywiste jest to, że własne ciało się ulepsza. W jaki sposób się ulepsza? Och, na przykład odcinasz sobie ręce i wkręcasz sobie <laughs> ręce, które. leczą jak Zbyszek Towak. Nie, 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 nie ma leczących rąk, ale są na przykład takie, które. <laughs> no pozwalają ci po prostu na dużo więcej, nie? że są silniejsze, a. szybsze, yy, no ja... odporne na ból. I, jasne, jeżeli masz jakiś, yy, jakieś ograniczenie po prostu, które wynika z zewnętrznych czynników, albo wewnętrznych i nadrabiasz właśnie na zasadzie, że żeby móc po prostu łatwiej się poruszać, funkcjonować w społeczeństwie, no to to jest oczywiste. Ale jeżeli właśnie wszystko jakby w teorii działa, a ty mówisz, mm, Właśnie, ja nie lubię decyzji, które są jakby powodowane kaprysem, a tym bardziej takich decyzji, które mogą modyfikować na przykład nasze ciało. W tym sensie jestem jakimś takim konserwatystą i naturalistą. Bardzo ciekawe. A pozwól mi przez moment być adwokatem diabła. Jasne. Okay. To w takim razie porozmawiajmy czego o Annie Lewandowskiej. Diable. Jestem czegoś za diable. Porozmawiajmy o Annie Lewandowskiej. Wydaje mi się, nie znam jej osobiście, wydaje mi się ona sympatyczną jednostką. Ale tak naprawdę jej cała działalność w dużej mierze jest tym, co robi pan Brian Johnson, tylko być może używa do tego mniej radykalnych środków, czyli nie ma kolonoskopii co tydzień. A w jakim I, sensie? Opowiedz mi dalej. Czyli na przykład bardzo zwraca uwagę na to, co je. A czy ta... chodzi o to, że promuje jakby zdrowy tryb życia? Oj, taki dość zdrowy, zdrowy tryb życia w takim znaczeniu, że... Ale naturalny w dalszym ciągu to dobre pytanie. Właśnie, bo chodzi o to, czy, czy on orbituje wokół y, aktywności fizycznej i y, świadomego odżywiania, czy zachęca, żeby na przykład przeszczepić sobie organy młodszych ludzi? Nie bo... wiem, czy pan Brian chyba tego nie robi jeszcze. Nie, ale. A... E... Nie, nie, pan Brian? Właśnie, właśnie nie. A, bo ty o, pomyślałeś ku... o tym, że to... Nie. Wow. On sobie. A to bardzo dobrze, że to wyszło, bo e... on. A co ja całkowicie inaczej zrozumiałem, ku... Ten artykuł. O, oh, wow, nie, nie. To, ale to by było spoko, gdyby on powiedział, że ba. A to oh, wszystko jest git. Naprawdę? Tak. To zmienia postać rzeczy. To zmienia całkowicie moje podejście do tego artykułu. Bo ty myślaś, ja że byłem on. przekonany, że on ukradł organy młodszych ludzi. Znaczy, myślę, że. Nie, nie, że, że, że tego byś nie on zrobił. on powiedział. Mam serce 37 latka He. bo w takim stanie jak przeciętny 37 lat. On sprawdza, że go Nie, 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 nie. myślę, że, że dałoby się to też tak zrozumieć. Jeżeli ktoś to tak zrozumie jak ja, dzięki. <grym> to e... dzięki. O Jezu. Ale to, co ty mówisz. A ja wczoraj jestem wściekły na tego typa. Naprawdę? Panie Brian. Panie Brian, Brian, przepraszam, ale powiem ci, że to też jest druga sprawa. Po co ja o Cyberbanku mówiłem? Mnie, mimo wszystko, zaszokował ten. Artykuł pod tym względem, że, że. Cały czas nie mogę przeżyć tego, że myślałem, że on ma elementy innych ciał. Nie, ale, ale, ale teraz przestaw <laughs> swoją głowę pod tym względem, że on bardzo dużą część swojego życia poświęca jednak na biologiczne mimo wszystko, ale odmładzanie swoich organów, tak, żeby ich faktycznym. Znaczy, nie, jak, faktyczny wiek jest 45-letni, ale ich biologiczny w cudzysłowie wiek jest inny. I m, zastanawiam się tak naprawdę. Czy trochę warto, nie? No nie warto, no przecież to jest oczywiste, no że nie właśnie. warto. No właśnie. I jakiś teraz Cymbał, no, przepraszam. No to teraz to teraz chodzi o to, że do Anny Lewandowskiej. Jeżeli całe życie kręci się wokół tego, żeby dbać jakby o kondycję, jakby jeżeli on codziennie ma te badania. Wiem, że jakby można mieć rutynę, pewnie to zajmuje godzinę już teraz, jak już to mają rozpisane. Tylko chodzi mi o to, że albo żyjesz, albo się skupiasz po prostu ja, ja tego rozumiem. nie rozumiem. No dobrze, ale w takim razie rozumiesz Annę Lewandowską i yy, dobra dieta. Yy, tak. Ale no właśnie, czym to się różni? Ekstremalnością. Się... Zgadzam się z Tobą, że poziom intensywności czegoś ma znaczenie, tylko ono się właśnie zawiera w pytaniu, jak. A wydaje mi się, że tutaj dużo istotniejsze jest pytanie, czy i dlaczego. Czyli sam fakt tak dużego poświęcania uwagi na. Taki aspekt w swoim życiu, jakim jest jednak, mimo wszystko, zakładanie się trochę z samym sobą, że to, co ja robię, może mi w perspektywie wydłużyć życie, no bo to po to robisz. Znaczy, są oczywiście ludzie, którzy czerpią naturalną przyjemność z jedzenia brukselek i z bycia na siłowni trzy razy w tygodniu. Serdecznie gratuluję takim ludziom. Chciałbym być może taki, ale wiadomo. Natomiast, no, dla mnie to jest koszmar. Ale, Radinku, rozszczepmy to, bo. Mhm. Mm nawet mówiąc coś takiego, że, że, że chciałbyś y, mieć w sobie motywację, siłę, y, ochotę, chęci na to, żeby funkcjonować w trochę taki zbliżony sposób do kogoś, kto y, właśnie w, w mojej ocenie nie nadmiernie przejmuje się y, swoim zdrowiem i swoją kondycją, y, to właśnie nawet, nawet mówiąc, że, że no, chciałbym tak. No, trochę uderzamy właśnie w ten temat, ym, że że to są jakieś takie globalne aspiracje, w sensie, mhm. że, że każdy z nas ma w sobie taki ośrodek, w którym zaczyna myśleć, kurde, może nie dbam o siebie wystarczająco dobrze, może powinienem zwiększyć częstotliwość ćwiczeń, mhm. y, bardziej świadomie się odżywiać, niektórzy w ogóle o tym nie myślą, ale są, chodzi mi o to, że... że Jedną z cech człowieka, taką totalnie podstawową jest oczywiście pragnienie wiecznego życia. Yy, ogranicza nas świadomość, że mamy jedną szansę na życie w zależności tam od wierzeń, wierzeń, wierzeń. ale załóżmy, że yy, załóżmy, że świecko patrzymy na temat i jak ciało umiera, to po prostu tak. Jak ciało umiera, to mnie nie ma. Tak. Albo yy... łączę się na jakimś takim komórkowym, nieświadomym poziomem, tak. zresztą wszechświata staje się drzewem. Na przykład. W yy, no takim znaczeniu, dawa. że moje atomy się rozwijają, no, tak, tak, tak. i ja już nie czuję się jako, o, zajmij się, jestem teraz zwykłym no, no tak, tak. Ja jestem takim dębem. Be, 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 be. O, kurde, nikt mnie nie słyszy, ale mam bogate życie wewnętrzne. Nie, są mi to... <laughs> Bardzo fajne tak, tak. Ale chodzi mi o to, że yy, na, na przykład ty i ja yy, mamy pasję, która. Krąży wokół tak jakby rozrywki, kontaktu z człowiekiem, relacji, przekazywania jakiejś informacji, czy to jest emocja, czy to jest y, konkret jakiś. Y, y, co, co? I u nas to się umiejscowiło w, w relacji z drugim człowiekiem, nie? Sami siebie interesujemy do jakiegoś stopnia, no, tak. czasami bardziej, czasami mniej, ale... Drugi człowiek, jakby to, co możemy z niego wyciągnąć, to, co możemy mu przekazać, co z czasem jakby staje się w sumie jeszcze bardziej ekscytujące, co ty możesz dać komuś, a nie co świat może dać tobie. Chodzi mi o to, że po prostu... Że po prostu... Mm, akurat u nas tak w tym miejscu się ułożyło to. Mhm. A niektórzy, tak jak zakładam pani Ania, mają ten moment skupienia w innym miejscu. I on akurat dotyczy troski Jasne. o samego siebie, o stan zdrowia, a korzystając z tego, że ma... Platformę, narzędzia i kontakt. O i ewidentny talent do tego. Bo... I też talent, no mhm. bo to y, trzeba ten. Jakby rozmawia akurat o tym, nie? Co wydaje mi się nawet bardziej naturalne, jeśli chodzi o listę rzeczy, którymi człowiek się może interesować, jako po prostu żyjąca istota. No to właśnie w naturalny sposób mam wrażenie, dlaczego to tak jest tak zasięgowe i tak łatwo z tym rezonować, bo to jest naturalna potrzeba każdego z nas. Nie każdy ma potrzebę do występowania tak jak my. Nie każdy potrzebuje mm -hmm. tego energii, stania naprzeciwko y, swoich kolegów z klasy i mówienia im y, a to może teraz jak powiem taki trochę żart, to was rozbawię. Nie? No tak, powiem dupa. Nie, na... Niektórzy mają Aś... potrzebę mm -hmm. właśnie. Ej, ja chcę inwestować w siebie, rozwijać to świątynię. O, o, o. Chcę was inspirować, chcę. A, a łatwo mi do was dotrzeć. Łatwo, trudno, bo to już zależy pewnie od y, prywatnych tam y, czynników. Ale no bo dotykam tematu, który, którego do który dotyka każdego z nas. Czy się tym interesujemy, mm -hmm. czy nie. To jest to podstawowa rzecz. Typu jedzenie, y, higiena, chciałem powiedzieć, spanie, chciałem powiedzieć spanie. <laughs> chciałem powiedzieć spanie. <laughs> Kruk nie. Chciałem powiedzieć spanie. Kruk siedzi tutaj, zobacz, no, ale. Tak jak mówi klasyczne Ale troszeczkę wiesz, się podawa. Tamacziko, czyli pić, i spać, nie. Yy, jak się skupisz na tych rzeczach, no, to jak się skupisz na tych rzeczach, to jak się skupisz na tych rzeczach, no to, no to każdy z tym rezonuje, bo każdy to jest każdego codzienność. Nie? Właśnie, nie wiem, czy wytniesz z tego jakiś sens. Yy, ja rozumiem, o czym ty mówisz i podoba ale mi się to. Ty... Bo, bo ciekawy jestem tego twojego klina jeszcze. No, jeszcze właśnie, go nie No, ja, ja ci go powiem, gdzie on jest. I wydaje mi się, Kurde, że. Uwielbiam nasze rozmowy. Uwielbiam, Benz. Spociłem się od kawy. A, to dobrze. No. Nie wiem trzeba powiedział, że to dobrze, ale okej. Okay. Dobra, mów A, kochany, gdzie jest Clean? Gdzie jest Clean? Bo ja jeszcze go nie widzę. A ja, ja może wyłożę go wprost. Um, hmm. Bardzo mi się podoba to, to, się, to że nie. ty. Ja, to... Wyłożę go wprost na no 300. On. Pasuje trochę. Dobry odcinek też. O, już mi się podoba, bo ja w ogóle uwielbiam z tym rozmawiać. Ja I, I chyba to teraz coraz bardziej Ty I w tym musimy podcaście... w ogóle też kiedyś prywatnie się spotkać. Tak, ta. Może kiedyś, wiesz? Co? Jakoś w tym tylko nie mi nie pasuje, ale, ale jakoś tam sobie z nami spokojnie dogadamy, ok? Mhm. Mhm. Jakieś tam daty na pewno znajdziemy. Dobra. Natomiast wracając do tego tematu, żeby o tym też powiedzieć. Super gram minę. Super, pięknie zagrane. Bardzo mi się ale podoba. Ale ty, ty wiesz to mnie, że super gram minę. Takiego poszkodowanego pieska, trochę tak. i takiego na zasadzie, że nie, w sensie żaden jest okej. Okay, jest jest okay, okay. jest w, okay, w ogóle jest się okay, nie, nie, okay. nie, nie, nie przejmuj tym, nie? <grym> tak. ja teraz się wiadomo, teraz zrobię to gorzej, ale wiesz, że potrafię ale dobrze. Ja, ja chyba też wiedząc, podprowadziłem cię pod tą scenę, wiesz, bo to jest też no, taki rodzaj, jeszcze raz. W każdym razie wracając do tego tematu, odbiję się do tego, o czym ty powiedziałeś parę razy, używając kilkukrotnie w trakcie swoich wypowiedzi, że coś jest naturalne dla nas, że to jest naturalne dla człowieka, że taka jest ogólnie kultura, taka, że nam zależy na tym, co mm, się dzieje z nami, właśnie z naszym ciałem, że bierzemy za to odpowiedzialność i tak dalej. Ja mam z tym problem chyba coraz większy. Okej. Okay. Z tym. Ale chodzi ci... Dobra. Mm, mój problem polega na tym, że... A mój największy jeszcze problem polega na tym, że na te moje wątpliwości, które są od jakiegoś czasu, zwłaszcza tutaj mocno agregowane przez kryzys wieku średniego, nałożyło się to, że przeczytałem książkę Tomasza Stawiszyńskiego, Ucieczkę od bezradności, która wprost jakby nazywa te rzeczy, o których myślałem parę razy i, i sobie zdałem sprawę z tego, że ja sam w sobie, sam sobą... Ym, przyczyniałem się do takiej bardzo dużej kultury spraw sprawczości. Nie ja napisałem trzy mocne książki poradnikowe, które polegają na tym, że ej, jak czegoś nie wiesz, spokojnie, dasz radę. I w ogromnej liczbie przypadków jest tak, że to jakoś funkcjonuje i daje ludziom coś super. Tylko problem polega na tym, że Tomasz Stawiszyński stawia też taką tezę za wieloma różnymi filozofami, że tak jak kiedyś w, w średniowiecznej Europie, żeby osiągnąć zbawienie w niebie, teraz pomyślałem, że powiedziałem kiedyś, no. są dalej ludzie, którzy w to wierzą i ogromny szacunek za to i jest wszystko okej, okay. ale, ale są, ale wtedy powiedziałbym, że to było o wiele bardziej powszechne na takiej zasadzie, że musisz pracować na swoje zbawienie w niebie i od ciebie zależy to, od twoich czynów zależy to, czy ty się znajdziesz w niebie, czy też nie. I bardziej chodzi mi o to, że, mm, że był to rodzaj religii i Pewnego rodzaju fundamentalizmu. Czyli jeśli ty nie przestrzegałeś tych zasad wiecznego zbawienia w niebie i postępowałeś jakoś inaczej w swoim świeckim życiu, to mogłeś się spotkać z ostracyzmem i z jakimś rodzajem powątpiewania ze strony reszty społeczeństwa, dlaczego ty o to nie, nie, tego nie robisz. I teraz dzisiaj w bańce warszawskiej, w wielkomiejskich bańkach, w, 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 już nie przejmujemy się tym. Natomiast zamieniliśmy religię. Okej. Okay. I naszą nową religią jest to, żeby osiągnąć zbawienie nie w, y, w przyszłym życiu, tylko w doczesnym. I to zbawienie jest takie, że jeśli ty masz, jeśli ktoś choruje na raka dzisiaj, o, na własne życzenie, pali papierosy, za dużo stresu w pracy. To jest taki rodzaj biomoralności, z którym mam coraz większy problem, że wszystko jest w twoich rękach. Właśnie ty jesteś kurde, tutaj kowalem swojego losu, losu jedziesz, dajesz radę, i my w naturalny też sposób, wydaje mi się, przez to, że istniejemy w czymś takim, zaczęliśmy też dotykać takiej ciemnej strony, że jeśli ty tego nie robisz, to znaczy, że coś jest ewidentnie z tobą nie tak. Bo masz słabą pracę, bo jesteś leniwy, może ci się nie chce i tak dalej. A może ja lubię tą słabą pracę, nie? Mm -hmm. wiesz, wiesz o co mi chodzi? I wydaje mi się, że takie osoby, zwłaszcza jak pan Brian Johnson, są dokładnym, jaskrawym przykładem tego, w którą stronę idzie ta cała łukowa kultura, taka cała... i taka kultura właśnie tego, że nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby tutaj to nasze życie było jak najlepsze i tak I ono jest takie zawsze zawsze aspirujące w stronę czegoś dobrego, nie, nie dające nam możliwości tego, że, że, że my wybieramy w dużej mierze to, że, że coś jest nie tak. I, I wydaje mi się, że różnica między Brianem Johnsonem a e, Anną Lewandowską, absolutnie się z tobą zgadzam, ona jest, Anna Lewandowska się mieści jeszcze w czymś takim, mm, takim, takim czymś i, i, i pewnie pokrewnej i wszystkie panie chodakowskie tego świata, e, ona się mieści jeszcze w takich granicach tego, że my, że my to tolerujemy, no bo to nie jest... Jakoś, jakoś bardzo radykalne, ale wydaje mi się, że to jest o, tutaj taki fajny, łagodny odłam chrześcijaństwa, na zasadzie nie taki, że tutaj umrzesz i Noe, za, wiesz, i Bóg tam zatopił pół świata, Noe uratował i taki bardzo radykalny, tylko na zasadzie taki fajny ksiądz. O to, to, to mi się daje, że, że, że trenerki współczesnego świata to są w ramach tej świeckiej religii nowej takimi fajnymi księżami. Ok. Cięciami, przepraszam. Czyli y, y, krąży mi w głowie takie jakieś podsumowujące, wyczyszczające, pytające zdanie, y, które brzmi, czyli tak jakby y, w tym, co ja mówiłem i teraz to, co ty mówisz, zestawiając to ze sobą, to wyczuwam trochę tak, jakbyś kwestionował, że kwestionował użycie y, kontekstu tego, co jest dla człowieka naturalne. Że, mm -hmm. że to jest jednak mimo wszystko projekcja konkretnego Pokolenia, generacji, ery jakby istnienia ludzkości, nie? Czyli że 500 lat temu to się ograniczało po prostu do takiego religijnego fanatyzmu, mm. y, albo po prostu. Y, no radykalności tak, takiej, nie? Tak, że, że, że faktycznie jakby rycerz że który, musisz, bo tak. Mm, a a teraz dzisiaj jest, jest taki wspólne musisz, bo. Mhm. Ale że tak jakby. Mm, i mi to nie przeszkadza, tak jak mi nie mm -hmm. przeszkadza to, że ktoś sobie wierzy właśnie, że po śmierci musi zasłużyć na dobre życie albo na 72 dziewice, cokolwiek, jakikolwiek jak, nie, nie byłby to ryt. Bardziej chodzi mi o sytuację taką, że wydaje mi się, że coś, co zaczyna może być spokojnie regułą dla ludzi, którzy czerpią z tego naturalną przyjemność, bo uważam, że... Kurczę, tak się nie wiem, czy do, potrzebnie dzisiaj do Anny Lewandowskiej przyczepiłem, co do której mam same dobre uczucie, w sensie nie, nie, nie ona mi, dla mnie nie, 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 nie jest niczym yeah. złym. Nie chcę, żeby tak było, ale bardziej mi chodzi o to, że ja widzę, że ona czerpie z tego przyjemność i widzę, że dla niej to znaczy dużo, że inspiruje i na pewno. Nie, i, I pomaga i, i, ludziom jasne. na pewno. oczywiście, że tak, bo mamy badania naukowe, twarde fakty, które mówią o tym, że ruch i tam niepalenie papierosów i tak dalej i zdrowa dieta przyczynia się do, 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 do tego i chwała im za to. Bardziej chodzi mi o to, jaki jest koszt związany z tym, że my to przyjmujemy za prawdę. I wydaje mi się, że ten koszt jest związany z paroma rzeczami fundamentalnymi. Pierwszym o tym, o czym powiedziałem, czyli jeśli tego nie robisz, to jesteś złym człowiekiem mm, okay. na, na, na szerokim gruncie. A druga sprawa, niestety, i to jest mój największy zarzut, my przez to zaczęliśmy wypierać z ogólnego obiegu informacyjnego wszystkie alternatywne scenariusze, czyli cierpienie, śmierć i tak dalej. My nie rozmawiamy o takich rzeczach. Wydaje mi się, że mm, zgadzam się z taką tezą, którą, o której chyba kiedyś taki francuski filozof Ariès pisał, że my, mm, każda Aj. epoka, widzisz, y, 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 to, to jest y, filozofia dla zabieganych, nasza cudowna y, książeczka, oh, o którą wielokrotnie tutaj polecaliśmy i on kiedyś pisał o tym, że każda kultura... Wytwarzała sobie takie rytuały, które umożliwiały nam przygotowanie do śmierci, do przejścia na drugą stronę, bo jest to jednak cały czas w 2023 roku nieuchronna rzecz, która się stanie. A my nie tworzymy takich rzeczy, bo my wypieramy coś takiego. Dla nas ten, ta śmierć jest jakimś takim dziwnym wypadkiem przy pracy. Nie? To jakby Ona zawsze przychodzi z zaskoczenia. Na zasadzie, o kurczę, jak to się w ogóle stało? I, i, i nie mamy takich rytuałów, które nas, nam służą do tego, żeby przejść, bo my zawsze jesteśmy w, w trybie odżegniwania i na zasadzie, no nie, bo to moje działanie przez to, że właśnie jem jarmuż, to ja trzy lata... I ona jest takim, takim dziwną konsekwencją, która działa na takiej zasadzie, on zmarł. O kurczę, co poszło nie tak? Przecież on żył tak zdrowo. Jak widzisz, to, to, to jest dziwna sytuacja. Tak, ja teraz... Yy, no dobra, dużo, dużo no, powiedziałeś wiem, rzeczy to, i ja głos. też muszę to no, pociąć. Właśnie. Trochę żałuję, że... Mm... No, jest to mega ciekawa rozmowa, a, 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 a boję się tak jakby szwendać po tych filozoficznych jakby kwestiach, żeby się nie, nie zagubić w tym lesie jakby opcji. Ale, ale nie, nie, mam parę takich konkret... mam parę konkretnych rzeczy. Pamiętam swoją reakcję, jak dowiedziałem się, że Steve Jobs umiera na y, raka, mhm. kiedy wiedziałem. Że je tylko owoce? Bo on chyba jakimś fruktotarianinem czy coś takiego? Mm, dobre pytanie. I pomyślałem sobie, wow, Pamiętam. ktoś, kto odżywia się tak zdrowo, y, dostał raka, ciekawe. Więc jakby ewidentnie y, ten, ten system, o którym mówisz, trochę funkcjonuje. Tylko teraz właśnie mam parę, parę pytań, y, jakby do tego. Nie, 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 po prostu pytań, które ma, muszą się odbić o te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, bo są dla mnie ciekawe. Po pierwsze. Jakby myślę, że zgodzę się, że jesteśmy w takim momencie tak jakby e, istnienia człowieka, w którym być może faktycznie próbujemy zaczarować trochę e, tajemnicę śmierci i tę kurtynę jednak trzymać, żeby ona się nie odsłaniała mhm. i to, na takiej zasadzie, że póki żyjesz, to życie jest wieczne i tak jakby rób wszystko, żeby to życie wydłużyć, e, nie pal, nie ćpaj, e, ćwicz, jakby jak to nie ćwiczysz. Mhm. Tak. Zobaczcie, coś się stało nie tak. Yy, Wiesz... otyłość, no to jest moment, gdzie tam trochę można mówić, że to jest choroba, ale z drugiej mm. strony jest też taki duży kult tego, żeby jednak celebrować to, że naturalność, mm. jeżeli się obżerasz i nie jesteś w stanie spalić yy, ilości kalorii, które przyjmujesz dziennie, to... No właśnie, jest, jest taka dyskusja, no też, tak, gdzieś to jest tam. taka szara strefa. Ta, nie, że nie ta, wiadomo, co to Z, z tym jednej poczuć, strony tak. to jest jakby człowiek jest piękny, niezależnie od tego, jakby... No to jest cały no ten no nurt body tak. positive, z którym ja tak. też mam ogromny, duży problem. No w związku to, z tym, że... Duży temat, Ale trudny to jest temat, duży temat. temat. I to trochę hmm. dotyczy tego, a trochę nie. Ale chodzi mi o to, że... Więc jakby mamy to. Ale z drugiej na przykład... Zastanawiam się, na ile to jest zagrożenie dla nas jako cywilizacji czy ludzkości. Zastanawiamy się y, tak... Y, y, ale to. Spadnie kamyk i ale koniec zabawy, na, nie? Ale są szczerszej rozmowę, czy to chęć rozmowy. Jest to prawda. No, więc póki żyjemy, póki my Wiesz, żyjemy, żyjemy. można. Jeszcze raz. E, jeszcze raz. Można sobie pogdywać, po co by było, gdybyśmy istnieli wiecznie. No, no to właśnie. Czy to nie jest. Czy to jest aż tak niebezpieczne? Czy, czy po prostu narzędzia i sposoby, w, w które ta cała kultura jakby dbania o siebie, yy, rozwoju ciągłej takiej że każda sekunda musi być wykorzystana, ten, czy, czy to nie jest po prostu na talerzu opcji, i czy my wszyscy jako cywilizacja wiemy, że istnieją różne opcje na życie, i czy ta presja jest na pewno tak duża? w nas wstrzyknięta mhm. do takiego stopnia, że, że to jest już po prostu system, w którym żyjemy, czy jednak, bo to ja... jest bardzo sensowne i ciekawe pytanie, które zadajesz. Bo ty zadajesz pytanie o skalę te, tej presji, o której ja mówiłem. Czy ona jest, na przykład, czy ja to dobrze znaczy, rozumiem? Ja tak. Czy ona jest? Ja, tak ja też ją odczuwam. Mhm. W sensie odczuwam ją i nawet jeżeli nie bezpośrednio, to odczuwam ją oceniając siebie, na przykład w lustrze. Nie? Oczywiście że Oce... tak. Ty czas ty... masz problem ze swoimi boczkami, które. Oczywiście. A ja na przykład mam sytuację taką, że przez to, że ja zjadłem to. Myślę, sobie kurczę, ale zgrzeszyłem. Mm. okej. Okay. Cholera, jasna. Ja tego nie wiem na co dzień, to było pyszne. Dlaczego ja nie myślał o tym, że to jest pyszne? Dlaczego nie myślał o tym, że ten salceson w tym. Yy, en poco de pan de, de chocolate, czy jak to się nazywało? Oh. Yy. En poco de pan de chocolate. Yy, jest, było, był, był niesamowity. No. no właśnie, to jest co. I, mm. i, I boję się, że to, to się właśnie nie, nie, nie ale... manifestuje w takim czymś, że ja rano sobie myślę: o, ale żyjemy w kulturze, która każe mi być najlepszą wersją siebie, mm -hmm. ale tego nie chcę. No tak, tylko że, to że w mnie tych denerwuje. miejscach. W tych miejscach. Ale no właśnie zastanawiam się, kurczę. Pytanie... Czy to nie jest po prostu nasz moment w historii człowieka? Yy, myślę, że jest, że, że no właśnie, bo to, no wiesz, no jest kwestia... rozwój, przepraszam, nie, spokojnie, na przestrzeni ostatnich no powiedzmy stu lat. Jakby rewolucja przemysłowa. My jesteśmy świadkami czegoś, co nigdy w życiu ludzkości nie miało miejsca. Tak. Czyli o, jesteśmy w stanie obserwować... Wiesz, moment, od, odkąd wynaleziono koło do samochodu, to jest kawałek na osi czasu. Tak. Z perspektywy długości życia nas, no, z perspektywy życia planety... Uch, nie rozśmieszę mnie. No tak. No tak. Nawet nie łupiesz. Y no, to zależy i... i, 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 i wierzysz, że jak... Wiele lat ma planeta, to też jest taka sprawa. Ale, no Ale absolutnie się z tą zgadzam. I obserwujemy My jesteśmy na żywo, tego. z tygodnia na tydzień jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczy, które nie śniły się filozofom, że będziemy po prostu naocznie na świadkami tego. Ej, w tym tygodniu nie dało się przeszczepić serca. O, już można. Już, już działa jednak. Trochę tak. Y, więc widzimy, że te granice są cały czas przesuwane. Komunikacja, jakby to, że w każdej sekundzie jesteś w stanie. W ramach naszej planety skontaktować się z kimkolwiek sobie wymarzysz. Że wszędzie jest kurwa ta siatka zasięgu. Chodzi że zasięgu. Tak. Chodźmy to, że to nam podsyca i pomaga. Wierzyć w to. Masakrę, sorry. Po prostu. Ech, nie wiem, czy się stało. Po prostu e, to nam pomaga. Fuck. To nam pomaga mieć. E, to nam po prostu. Zgniłem sobie tutaj tak. Rozumiem, rozumiem. Chodźmy to, że tru, nie dziwię się nam, że tak bardzo jesteśmy teraz skupieni na tym, żeby siebie ocalić i przetrwać. Bo może to być związane trochę i teraz Wiem. popatrz na ten wniosek, popatrz Wiem. na ten wniosek. Bardzo fajnie. Być sposób. może, jeżeli się zepniemy i wystarczająco dobrze o siebie zadbamy i unikniemy losowych przypadków, takich jak spadnie nam skamek. Zakłożenie, za, za, no. To? to dotrwamy do momentu, To jest niestety właśnie... w którym granica... To nieśmiertelności jest, zostanie to Co jest ten właśnie immortalizm? Przekręte? Mam wrażenie, najpiękniejsza definicja jego. Tytuł że... trzeciej części y, powieści y, Liu Xixin. Y, nie pamiętam, jak się czytało poprawnie, więc y, zaryzykowałem. Koniec śmierci. Trzecia część trylogii y, wspomnienia o przeszłości Ziemi, o, którą proszę. polecam. No pisarz, oczywiście w księgi liby, chyba moje było był, parę był, razy. Był. Koniec śmierci. Czy to nie jest czy teraz no nie mamy tych najlepszych warunków, żeby wierzyć w to, że to jest możliwe, i czy to gdzieś u podstaw, u tej fontanny źródła to nie jest nasza motywacja. I Może kochane... dlatego tak bardzo to jest inwazyjne. Pięknie o tym powiedziałeś, bo wydaje mi się, że nie pomyślałem o tym wniosku i to absolutnie się z tą zgadzam, że ja rozwój to. Jest, techniki, teraz to wiesz, w ramach tej a... pięknej rozmowy. Tak, że dyskusji. ona na pewno jest tak, że, że nam pomaga w tym. Tylko problem polega. Że zaczyna się no właśnie. właśnie, gdzie on jest. Nie pomyślałem o tym wątku, yy, którym, o, o którym powiedziałeś, czyli że. Że rozwój A, techniki się. <grywa> o, nienawidzę siebie. Polka pogoda pan z szkolnictwa. Rozwój techniki zdecydowanie nam w tym pomaga. I w tym myśleniu. On się mhm. pięknie na to nakłada. Tylko, że. Ja, ca... ja nie jestem za tym, żebyśmy zahamowali ten rozwój techniki, żebyśmy nagle powiedzieli, o dobrze, to już przy... opoddajmy się i palmy papierosy, bo to wcale nie jest, jak ja na przykład krytykuję wielokrotnie, a dopiero się w tym mam wrażenie rozkręcam, w krytyce lewicowego redekalizmu mhm. całego, to ja nie, chodzi mi o to, że druga strona tej barykady jest, jest, jest super, fine. tylko ona też jest po prostu inną formą przemocy, kiedy właśnie, to już nie chcę nawet wchodzić w ten temat, może kiedyś zrobimy, mm, ale... I tak samo ja nie jestem za tym, żebyśmy zakończyli badania medyczne, żebyśmy się odżywiali źle i tak dalej. Tylko chodzi mi cały czas o to, że nie żyjemy w czasach, w których możemy przekopiować swój umysł albo ciało jakoś do czegoś zewnętrznego i, i nagle właśnie stać się nieśmiertelni. I właśnie przez to, że nie żyjemy w takich czasach, ale mamy jakiś taki dziwny rodzaj nadziei, mam wrażenie, podświadomej nam przez wszystkie rzeczy, które są dookoła wbijanej pod tytułem: wow, tutaj za chwileczkę już będzie, już, już jest w ogóle coraz lepiej, już możemy wydłużyć swoje życie o tyleś tam lat. Jeśli tylko będziesz mowa, no, ten jarmusz. Mm. Myślę, że zostawiając dzisiejszego człowieka z tym, który żył 500 lat temu, nawet. Oczywiście. To jest typu ile? 80 lat dłużej? Nie, no, Kaman. I to chodzi mi. Tak, 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 tak. I bardzo no, mnie to rozwaliło. No, ale wiadomo, ile lat więcej. Tylko nie żyjemy w takich czasach i śmierć jest nadal cały czas obecna, ale my. Dla naszego dobrego samouczucia ją w ogóle chowamy za szpitalną ławę. Ona jest jakby takim przejściowym problemem medycznym, który zresztą właśnie chyba Tomasz Sawiszyński ładnie o tym pisze, że śmierć została przeniesiona z domów do szpitali. I to zdanie jest bardzo mocne. Dlatego, że nawet w momencie, wow. w którym my mamy osobę, która jest członkiem naszego, naszego domu i ona nagle tam jest przenoszona, to, to nagle to jest taka rzecz, która, która jakby, no, jakby ma całą masę... U nas jakby... U nas dzieją się tylko te rzeczy, które jakby są związane z życiem. A tak. śmierć dzieje się tam. A no, my ją tak... Okay. I tak samo nawet w momencie, nawet którym, jak się rodzinną historię, przepraszam. No, no nie, jest spieprzę, że yy, Co ciekawe, bo dopiero teraz tak jakby to usłyszałem, tak po tym, co ty powiedziałeś, że o, kiedyś tam była taka rozmowa, że ej, a w tym yy, byliśmy w domu mojej babci i no w tym pokoju już jak zmarł, to, mm. to leżał przez trzy dni. Mm. I stąd go nieśliśmy Jasne. na cmentarz ten. What? Hmm. Serio? I to w sensie to nie było 500 lat temu, nie? No tak. I z domu przeniesiono do szpitala. To, to, to Absolutnie, to. Się ale z Tobą zgadzam. Mów, mów, I powiem Ci, że to się też chyba nałożyło. I to pięknie, właśnie super, że to powiedziałeś, bo to teraz chyba wiem, czym są podbite te moje emocje. Dokumentem, który Ci już polecałem i który serdecznie Tobie również polecam, on się chyba nazywa Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, jest na Netflixie 52 minuty mm. irlandzki dokument. Króciuteńka sprawa, mm. która została mi zareklamowana na zasadzie Sekrety Branży Pogrzebowej. Wow, tutaj się dowiesz o tym, co się dzieje w domach pogrzebowych. I tak pomyślałem, że to jest taki rodzaj wojeryzmu, i będę mógł podejrzeć sobie, i tak to włączyłem. Okazało się to historycznie. Historią zupełnie o czymś innym. Mhm. I to jest właśnie tego, w jaki sposób przeżywamy żałobę, a może. Jaki powinniśmy przeżywać. Bo teraz już sytuacja jest taka, że to też, to też jest w ogóle bardzo szeroki temat, ale wydaje mi się, że to są takie ciekawe rzeczy, nawet jak ten odcinek będzie trochę dłuższy, to nic nie stanie. Ale chodzi mi o to, że, że na przykład teraz już chcemy, żeby ta żałoba po śmierci kogoś była jak najszybsza, żeby się ktoś wziął w garść, że, że na zasadzie pozwalamy komuś przeżyć tą żałobę, ale na pewno pewnym na etapie, no nie, no to już spokojnie, to są już dwa miesiące po tym, kiedy już powinieneś jakby się ogarnąć i wrócić do rzeczywistości. Zresztą są ciekawe. Badanie pokazujące, pokazujące o tym, że nawet system opieki medycznej taki powszechny coraz bardziej skraca ci możliwość przeżywania żałoby na takie zasady, że musisz wrócić do pracy w wielu różnych przypadkach. Ale to też jest ciekawa sprawa, i ten pan David, zresztą, Nomen Omen, który jest głównym bohaterem tego ser serialu, on mówi, jak ważne jest to, żeby żałobę przeżyć tak trochę bardziej i w ogóle odejście kogoś w ramach właśnie domu, a nie szpitala. I, I w jaki sposób te rytuały przejścia, też tego w jaki sposób Ty możesz się oswoić ze śmiercią kogoś innego, pozwalają Tobie przeżyć jakby wrócić do na, na łono społeczeństwa, ale bez pospieszania, bez takiego właśnie sztucznego optymizmu, na zasadzie wszystko będzie ok, i tam też jest przyzwolenie na to, że ta żałoba może cię rozwalić, nie? A my teraz prawda hmm. mamy właśnie, właśnie, żyjemy w kulturze pod tytułem weź się w garść, nie? I, 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 I na przykład kiedyś była sytuacja taka, że ktoś, kto był w żałobie, no był, było, było, był osobą, która była nadal w społeczeństwie, a teraz jest takiej na zasadzie zostawmy go w spokoju, nie? On potrzebuje trochę, trochę czasu, jakby nie, nie odzywać. Się do tych ludzi, oni są w pewien sposób taki wykluczeni, nawet gdyby sami tego wykluczenia nie potrzebowali. I mhm. zgadzam się w dużej mierze z tym, jak, jak ja na przykład podchodziłem do tej pory do tego tematu, że to jest jakby trochę techniczny, przejściowy problem, który tutaj się, który się wydarzył. Ciekawe. Myślę też teraz, jak o tym mówisz, o jednej z moich ulubionych scen w filmie, czyli o scenie. Jednej z ostatnich scen filmu, Call Me By Your Name, mhm. na podstawie też świetnej powieści. Um, no i o kultowej scenie rozmowy ojca z synem, który właśnie ten syn y, przeżywa żałoby po y, rozstaniu. Mhm. To, to, to nie jest y, śmierć. Ale przeżywa rozstanie i i w tej rozmowie ze swoim ojcem właśnie dostaje taką informację i taką trochę wskazówkę, że um, cierp teraz tak mocno, jak mocno jakby kochałeś, nie? I pozwól sobie na to cierpienie, tak. bo no to, to jest jedna z najpiękniejszych rozmów w ogóle na świecie, tym bardziej, jeżeli ktoś ma jakiś taki daddy issues i, i, i widzi, że można mieć rodzica, który daje ci taką przestrzeń i daje mm. taki, kurde, konkret, ale mówię, ta, e, Kuruta, ten... a już był, tak. już zleciebre yy, Taki konkret, tak, taką informację, nie? A propos tego czego gadania, że jak tam wszystko dobrze, no, to no właśnie, fajnie. tak, tak, tak. To tak. jednak, że ten roli może czasami do tego mówu tam <laughs> rękę rękę i, i, i wyciągnąć jakiś skarb. Mm, ale myślę o tym w sensie, że, że jednak wiem, że są marzyciele i poeci, są naturaliści wśród nas, którzy dają sobie przestrzeń na to, żeby traktować życie poważnie i nie udawać, yy, że śmierć istnieje, nie istnieje, szanować tak, jakby jej obecność w naszym życiu, i, i trochę rozumieć, że właśnie przez to, że to jest ten. Odcinek na osi czasu, który ma swój początek i ma koniec, to wszystko ma jakiś sens, nie? że nie walczą z tym, co od zawsze było naturalne po no prostu. Właśnie, no właśnie. Czyli z tym, że wszystko, co się zaczęło, musi się skończyć po prostu. Nie? I są tacy ludzie. I chodzi mi o to, że ta taka misja dbania o siebie i, i cała ta chyba ideologia. I, i styl życia mhm. y, nie jest jakby osamotniony, nie? Y, tam, tam, tam jest parę innych podejść, a wydaje mi się, że dużo więcej niż, niż nam się wydaje. I y, że nie jesteśmy skazani tak jakby tylko na ten rodzaj życia. Być może my w naszej tutaj bańce y, w tej części świata Europy, y, jakiejś takiej sytuacji społeczno klasowo Kurde, nie wiem, finansowej, mm -hmm. jakiejkolwiek. Może my jesteśmy skazani na życie w tym żalu po po czekoladę. E, na, na, na tej takiej rozterce, że kurde, no nie, no nie mogę w drugiej nocy jeść żel żelek, żelków mm -hmm. nie będę ja tych żelków, nie, nie, nie. E, ja wczoraj zjadłem o ja pierwszej, też. a potem zjadłem też pizzę. Jestem z tego dumny. <laughs> ale sam fakt, absolutnie się zgadzam i to jest piękna puenta, o której ty mówisz, ale sam fakt, że my rozmawiamy o tym i, i, i przyno, przyno, oswajamy to Moim w pewien sposób. trzeba trochę, wszystko zawsze kwestionować. Trochę tak, ale, ale, co ale co fakt, mówisz, że, że, oswajamy... że o tym mówimy, że, że, że być może żyjemy w takiej bańce, która nam nie daje możliwości na to, ale z drugiej strony powinniśmy sobie dać ta, też taką możliwość, to już samo w sobie jest dużo i, i dobrze. Bo ono też, gdybyśmy my tutaj w tym momencie... Ale tak, ja tak lubię zjeść. Dużo i dobrze. dużej dobrze jeszcze raz. Jakbyśmy my tutaj wyszli jako kolejni takcy piewcy tej religii, na zasadzie powiedzieli, ej, słuchajcie, wszystko co chcecie sobie zapragniecie, to da się zrobić, możecie wziąć swoją dietę i swoje życie w swoje ręce i, i być kolejnymi piewcami tego wszystkiego nie zaprzeczając temu że to też ma znaczenie to bylibyśmy fałszywi a z drugiej strony ja chciałbym żebyśmy mi też dawali sobie przestrzeń na wszystkie rodzaje emocji w swoim życiu I, i jeśli ktoś na przykład zwróci uwagę jak właśnie się mówi o walce na przykład z rakiem nie że mówi się o tej całej takiej terminologii wojskowej wtedy, nie, że rak to jest ten skurwielec, którego trzeba teraz pobić. Ja wyruszam na misję walki z rakiem. I jakkolwiek jakbyś napisał m, inny post obecnie, gdybyś miał coś takiego na zasadzie okej, okay, dobra, chyba tak to musiało być po prostu, nie? To to jest w głowie się nie mieści, bo my żyjemy w takiej kulturze, że ty musisz walczyć teraz o siebie, a jeśli o siebie nie walczysz, to znaczy coś jest z tobą nie w porządku. A może ktoś chciałby z szacunkiem podejść do tego, że ma rakat szóstki i za chwileczkę już go nie będzie, nie? I on wie, że oni tak nie, 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 nie da rady. I on chce spędzić ten czas w domu, grając na konsoli, a nie mm, będąc jeździć po szpitalach. Mi nie chodzi o to, żebyśmy my namawiali kogoś do takiej postawy, tylko chodzi o to, żebyśmy uszanowali, że ktoś ma taki, podjął taki wybór. Kurde, mocny, mocny koniec. Jak powiedziałeś te, te, te rzeczy teraz, to, to jakoś tak pomyślałem o Chadwicku Bousmani, który grał czardą panterę, w, chyba w pierwszej części właśnie tego marvelowego filmu. I jest taki fragment wywiadu. Nie wiem, właśnie nigdy nie sprawdzałem tego kontekstu, kiedy on to mówił. On niestety zmarł właśnie hmm. Chyba y, na nowotwór i y, 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 jest taki wywiad, kiedy on, dziennikarz go pyta podczas jakiegoś wywiadu, on, on był bardzo chudy przez mm -hmm. y, walkę no y, i on się pyta, no a tam w Czarnej Panterze 2 jaki jest scenariusz, będziesz coś tam ten? I on mówi, Black Panther 2? Uh, I'm dead. I on mówi, no, we're not ready for mm. you to die, coś tam, coś tam. Yeah, on mm -hmm. no, 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 I'm dead. Wow. I teraz jak powiedziałeś o tym, o tej godności i zaakceptowaniu tego i po prostu odejściu na własnych warunkach, to, to pomyślałem o nim, bo um, nie wiem, jak ja bym się zachował w tej sytuacji. Mm. Wydaje mi się, że patrząc na to, jak kocham życie, co, co, co kiedyś zauważyłeś, musisz bardzo kochać życie, Dawidem. Tak było, no. Hmm. Wydaje mi się, że ja nie miałbym siły, żeby z godnością przeżyć coś takiego. Wydaje mi się, że tego Taki też wyrok. się nie da nauczyć. Nie? Kiedyś w średnim było też ja jak ars sztukę umierania, nie? i to jest, że na zasadzie, no właśnie, je, taka piękna śmierć. Wydaje mi się, że to nigdy ona nie jest piękna, nie? że ona właśnie jest no, brutalna i straszna w ogromnym m, m, m. Ale. ciekawy Ale to... temat. Yy... Nie ma problemu. I w tym kontekście zaproponuję Księgielnię. Witamy w Księgielni i pozwolisz, że właśnie w ad vocem znowu zacytuję fragment książki, która też bardzo dużo mi dała, a jakoś tak przy okazji się nałożyła na tego newsa i też na ten film dokumentalny, który jeszcze raz serdecznie polecam. Posłuchajmy. Stanowiłoby to prawdziwy przełom. Na powrót włączyć bezradność, błąd, słabość, śmiertelność, lęk, podatność na zranienie do naszego życia, do naszych relacji, bliższych i dalszych znajomości, do naszych firm, zakładów pracy, wielkich korporacji, do Instagramowych i Facebookowych feedów, do tych wszystkich przestrzeni, w których króluje dzisiaj kult sprawności i sukcesu, bogacenia się, rozwijania i wzrastania przepracowania traum w imię siły. Cóż to byłaby za zmiana? Dlatego właśnie wcale nie potrzebujemy dzisiaj wzmocnienia nadziei czy siły, żeby heroicznie przezwyciężać piętrzące się przed nami trudności. Nie potrzebujemy pozytywnego nastawienia, sprawności, rozwoju osobistego, entuzjazmu, wiary w siebie i optymizmu. Przeciwnie, potrzebujemy lęku przed śmiercią i świadomości, że wszyscy prędzej czy później umrzemy. I że śmierć jest tyleż doniosła i nieuchronna, ile upiornie wręcz banalna. Przydarza się bowiem często bez zapowiedzi, znienacka, bez sensu. Potrzebujemy doświadczenia rozpaczy i żałoby, smutku po stratach, ale i smutku w ogóle. Potrzebujemy doświadczenia chaosu i niezrozumienia, przypadkowości losu i bezsensowności cierpienia. Potrzebujemy zgody na błędy, upadki i niepowodzenia potrzebujemy zgody na bezradność. To jest właśnie książka Tomasza Stawiszy. Piękna. To znaczy piękna, ja znaczy ja ją dobrze przeczytałem. W normalnych warunkach. Yy... Tomasz Sawiszyński on trochę bardziej czyta, bo ja ją słuchałem akurat. Potrzebujemy czyta zgody, tak? <grymne> <grymne> czyta, czyta nie ją. potrzebujemy! <grymne> tak, tak to... jak, 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 jak jak podbijesz, podbijesz to dobrą muzyką, to to... No, to jest w ogóle jedna z ostatnich y, sekwencji tejże książki, czy audiobooka, Ach. bo ja słuchałem akurat, dlatego niestety nie mam jej fizycznie. Ale też, też jest, jest to kawał fenomenalnego ym, słowa, który mi bardzo dużo dał. Ym, a, a dał mi też taki rodzaj rachunku sumienia, który sam muszę sobie... Sobie wykonać, bo ja zawsze byłem takim człowiekiem sprawnym, Kurde. bardzo i właśnie. I, więc chodzi raz. mi o to, kochany, że mnie to tak totalnie uderzyło, bo ja na jakimś poziomie zawsze tak żyłem, mhm. jak, jak to, co przeczytałeś, ten fragment, w sensie ja zawsze totalnie pielęgnowałem smutek, nie? I, i... tak. Ja się bardzo dużo też od tak, ciebie tego nauczyłem. Wiem, wiem, że to widzisz we mnie, nie? I tak. wiem, że czasami to bywa nie, nie że nieznośne, ale po prostu hmm. może bywa wiem, że może to być utrudnieniem jakimś w kontakcie, że, że ja mam te smutne oczy, o których ty czasami do mnie tak. piszesz i ja uwielbiam Ale to kiedy zwróciłaś uwagę też o tym, że ja przez też bardzo też dzięki tobie i na pewno dzięki książkom tego typu trochę zmieniłem e, stosunek do smutnych oczu, o, bo ja na przykład przestałem nie cię mnie... ich wyciągać i tak. ja mówię kurczę, nie jestem kilka tysięcy kilometrów dalej, żałuję, że nie mogę być z tobą wtedy. nie Jakby tak. obok po ja... prostu Uwielbiam y, w jakimś takim egocentrycznym, oczywiście, wymiarze moment, w którym Ty dostrzeżesz, że. Y, bo ja czasami wiem, że mam smutne oczy, czasami nie, ale jak Ty wyłapiesz to, bo ja jeszcze nie jestem osobą, która wysła Ci wiadomość o, o treści, siedzę i smucę się, Radek. Tylko po prostu coś tam się nagrywam, tak. ale Ty mimo tej powierzchownej tam y, humoru czy coś tam mówisz, o, smutne oczy. Velvet ma smutne oczy. Tak. Co tam kochany, u Ciebie? Tak. Y, ale właśnie, i to nie jest tak, że. Ja się nie muszę mierzyć z tym, że ty mnie pytasz. Ciężko, co? Mm. Wolałbyś, żeby było inaczej, co? Mm -hmm. Nie trujesz mi dupy jakimiś. Tak. Bo ja, ja nie potrzebuję tego, żeby ktoś mi dawał rozwiązanie. Że wszystko będzie dobrze. Tak, ej. w dupie mam wszystko będzie dobrze, Nikt nie będzie dobrze, daj mi spokój. Będzie. Jasne, tak. że będzie dobrze. Tak, wiadomo, że tak. eventually wszystko będzie fajne. Dzisiaj mam po prostu taki dzień i dla mnie ogromną wartość ma, że ty po prostu znamy się i mamy do siebie tak silne uczucia. Fuck mm. off haters. <laughs> że, że Ty wiesz, że jest mi ciężej dzisiaj, i samo to sprawia, mm. jak Ty to nazwiesz, że jest mi od razu lepiej. Nie? I ja A, sobie tak, myślę tak. wtedy, to jest osoba, która wie, że jest mi trudniej. Moja mm. mamcia czasami tam jest, coś napisze, coś myślę, i, i ona, ona nie mówi tego tak wprost jak Ty, ale zdarzy się, że nagle zaczyna opowiadać jakieś strasznie y, durne historie, że jakaś koleżanka, że się pod... <grym> i nagle ja się śmieję i ona osiągnęła dokładnie to, co tak, chciała, tylko że ona tak. robi to subtelniej, nie? Tak, 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 tak. I myśli, że ja nie wiem, że ona mnie próbuje no, tutaj... Ja, tak. Że ona widzi, że to jestem jest jestem tak. smutny. Słodko. Wiesz. Ogromnie emocjonalny odcinek dla mnie. Fajnie. Bardzo ciekawe tematy. Wybaczam panu Brianowi tak. jednak Pół godziny go nienawidził. No właśnie, ale z drugiej strony, no jednak ten Brian mnie tak striggerował mimo wszystko, że, że nie przeszczepiał sobie organów od innych ludzi, ale, ale, ale zaczął że zaczął właśnie on się temat. tak trochę dokładał do odcinek. tego, co najlepszy odcinek. A, ale, ale jeszcze. Pisałeś mi dzisiaj o tym. Tak, ale właśnie to. Ym... To, no, Maxa, jest tak, że, że, że ty totalnie dajesz mi przestrzeń na to i. I, i, I co jest wyżej, jakby w takim y, nawiasiku, na który się dopiero rozszczepia y, te rzeczy, o których teraz mówiłem, się y, składają na to, co jest wyżej, jakby w, w piramidzie. I y, y, wyżej w tej piramidzie jest to, że ta akceptacja po prostu. Ty nie chcesz mnie zmieniać. Ty wiesz, że to, y, w jakim miejscu jestem i co, jak sobie układam świat, jak go postrzegam i jak go chcę. Jak, jak, w jaki sposób chcę swoje życie przeżywać, wiąże się z tym, że mam te smutne raz na tak. jakiś czas. I ty nie mówisz mi, o, oh, wolałbym, żebyś był zawsze szczęśliwy, bo wtedy jestem, yy, wtedy lubię na ciebie patrzeć najbardziej. Jak, jak ty masz ten błysk wokół, ten radosny, tak jak dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast i komentujemy go i subskrybujemy, <laughs> to, to wtedy. Wtedy jest najlepiej. Nie, ty to mówisz. Prawda. Zawsze kiedy Cię kocham, to jest najlepiej. Tak, 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 tak. Absolutnie tak. I dzisiaj widzę, że Masz smutne oczy. Mhm. No właśnie. Okay. To jest tyle. Ale jeszcze 4 lata temu myślę, że pięć tak. bym cię zmieniał na bank tak. i ej, też mi że weź e, się nie. garść. Zresztą lekko kiedyś to bardzo dobrze zauważyli, że moim hasłem jest to, że chcę, żeby się wszyscy dobrze bawili. Zawsze wszystko jest okej. Okay. Jedziemy, ej, ej, nie śpimy, nie, nie smucimy się, wszystko do przodu. No też bym to wytłumaczył, dlaczego to nie jest problem, że tak masz. E, tak, e, tak, tak. Tak, tak. Wiadomo, wydaje mi się, no, że wiadomo. zawsze była w tobie głębia i przestrzeń. Tylko ba, jestem tego pewien do do, do zan zanurzenia się w studni, tylko że w relacjach takich, powie powiedzmy, powierzchownych yy, tymczasowych i, i, i yy, no i po prostu jakichś takich jednostronnych, no to masz wysłać komunikat, jak jesteście smutni, to jesteście smutni, a ja nagrywam... nie, no W, taki, w takiej komunikacji zawsze będziesz powiedział ej, do roboty, kurde, zagrzewamy się, Znaczy, no nie zawsze, ale choćby to, Wiem, że... wiem o czym mówisz. Wiem, o To jest kwestia trochę złotego środka, ale na przykład właśnie temu służą, wydaje mi się, że te moje przygody z y, historiami fabularnymi, że właśnie one dają mi możliwość zanurzenia się w tej. Y, A masz błębi. już na te premiery drugiej części? Ym, nie, bo cały czas jeszcze myślę o koncepcji, ale na pewno napiszę, będzie Załatwiłem fana, wam. I wy... A, wujek załatwił. Cudownie. Wujek załatwił. Wujek. Głęboka płytka. Zapraszam Proszę bardzo, możesz wywołać y, radosnym albo smutniejszym jinglem, jak który wolisz. No, Kurde, nie trafiam. Tu. Nie szkodzi. To jest moje? Tak jest. Zapraszam. Zobaczmy. Zapraszam do Głęboko płytkiej. Ty masz głos i sposób jego używania, który jest najwybitniejszym nośnikiem melodii na świecie. Najwybitniejszym. W sensie można dużo mówić na temat twojej muzyki, on się, ona się może podobać albo nie, teksty mogą się podobać albo nie, ale to jest niezaprzeczalny fakt. Ty masz tak bardzo plastyczny głos, który jest w stanie być na tak wielu różnych poziomach w ramach jednego utworu, a z drugiej strony ty swoimi piosenkami bierzesz na plecy. Odpowiedzialność za całą piosenkę. Ty mówisz okej, okay, jakby fajnie to wszystko będzie tutaj brzmiało dobrze, ale ja wam teraz zaprezentuję nastrój tej piosenki, niezależnie od jej słów, moim głosem. Robisz to niesamowicie. Pełna zgoda. No, Ale naprawdę to nie, to to, no, to nie można z tym dyskutować. U mnie tak jakby intuicja głosowa, kontrola brzmienia, nie mówię, że mam jakąś fenomenalną, tylko że. U mnie wyczucie to jest jedna z najważniejszych tak, rzeczy, y, które posiadam, jeśli chodzi o, o, o mój wpływ na emocje odbiorców i świadomość tego, co muszę zrobić głosem i podświadomość tego, co muszę tak. zrobić głosem, żeby osiągnąć... Te emocje, które chcę wzbudzać. Nie? Tak. To, że on jest technicznie dobry, jest okej, okay, ale o to nie ma żadnego znaczenia tak, tak naprawdę w tym, na tym etapie. Tak. Dlatego, że są ludzie, którzy mają czyste, niesamowite głosy, wieloaktawowe, ale oni nie potrafią przekazać historii tak, tak, tak. i podać ten. To jest na, na pewno moja masa strona, ale to nie o tym. Przepraszam, um, ale to tak bardzo było widać w Piosenkę... W tym Zobaczę, jak to będzie brzmiało na autoryzacji, bo może ci podeślę lepszy plik, bo jestem... No, Siedziałem ja do piątej, dłubałem, potem rano jeszcze przed podcastem do Okończałem. Jestem mega zadowolony, super to wyszło, a wyjdzie lepiej jak tam, dobrze zrobiłem. ale zespół odkryty przeze mnie niedawno, niewiele o nich wiem, bo znowu na szybko ten research robiłem, ale uwielbiam ich parę piosenek, zaczynam słuchać ich całych płyt, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Zespół nazywa się Wild Ones, Wild Ones, dzicy można sobie pozwolić na takie tłumaczenie. Piosenka nazywa się Invite Me In. Jest obłędna. Tam jest co prawda wokalistka, nie, nie, nie wokalista. Obłęd piosenka, uwielbiam ją yy, i to była ogromna. Boję się, frajda. Że mi się znowu nie będzie podobał oryginał, ale, yy, mm. ale, ale zapowiecie w praniu. Yy, ale co się dzieje? Jakbyś mi powiedzieć, co, co jest rzeczą, która jest takim właśnie niesamowitym odkryciem u ciebie, że ona powoduje aż taki duży entuzjazm wokół tej piosenki. O Bo jest piękna, tylko chcę poznać, na przykład, dlaczego tu ją z całego tłumu rzeczy, których konsumujesz, wyciągnąłeś. E, tak, no, generalnie mój system tak jakby mm, poznawania nowej muzyki, od, od, myślę, od czasów pandemii wygląda trochę tak samo. Czyli e, włączanie. Mm, w, ja używam akurat Spotify najczęściej. Mm. Na Spotify włączam radio jakiegoś utworu, mm. i po Jasne. prostu. Z tych 30 zaproponowanych, znajduję znowu pięć takich, które zrobię, którym zrobię serduszka, i one są kolejnym portalem Jasne, do kolejnych e, radiostacji. I w ten sposób jakby znalazłem Wild Ones. Um, ale faktycznie moje emocje bardzo są duże, do, do, zwłaszcza do tej kompozycji, bo w kontekście całej twórczości nie mam aż tak. Nie ma tak. Ale, ale ten utwór, i jeszcze jeden, y, y, nazywający się No Money, który jest chyba ostatnim utworem na płycie, na której Invite Me też się znajduje, a tak naprawdę chyba ich występ na żywo w jakimś radiu zrobił na mnie to ogromne rozumiem. wrażenie, bo po pierwsze, no, bardzo atrakcyjna wokalistka, Ym, w takim super nerdy, geekowym klimacie, mhm. z grzyweczką, piękna. Y, ale chodzi o taką energię, ona ma... No właśnie jest taka do... taka cuddly mhm. little person. Mhm. Y i też akurat w tym występie, bo to już nie było we wszystkich, ale w trakcie tego wystąpienia radiowego tam była też dziewczyna na basie, co uwielbiam. A ten bas w tym zespole jest totalnie taki groovy. Mm. To prawda. Mm. Super grała. I w ogóle berkusista świetny. I byłem pod wrażeniem też właśnie w tym No Money takich czysto technicznych rozwiązań. Graj na podobnym sprzęcie takim, takim padowym, yy, używali tego do takich sampli dźwiękowych, ale rytmicznych bardzo mhm. i to też mi się bardzo podobało i co, to jest coś, co chciałbym trochę przenieść, zaszczepić do swojego zespołu, yy, takie bajery. Ale bardzo pięknie ten, pewnie twoja aranżacja gdzieś szanowała tą. Oj, tą... starałem się robić właśnie jeden do jeden. Pięknie ten bas jakby wyprzedzał um, każdy no, tak. No, to nie no. A nie, to mi się mi się to bardzo podobało. Tylko, że niestety cały czas muszę znaleźć swoją gitarę, którą komuś pożyczyłem, i um, basową, bo musiałem to nagrywać też na jakby klawiaturze MIDI, więc to nie jest taki prawdziwy bas tylko wiesz. Ale okay. i tak udało mi się ukręcić takie brzmienie, no że nie ma. Że... No, dlatego mimo wszystko było Ale wiesz. O wow. <grymne> podsumowanie <grymne> gitary rzadny. basowe, podsumowanie gitary basowej. Przepiękne. I wszyscy bas basicie mówią. Tak wygląda na scenie. <grymne> <grymne> Wild Ones Invite Me In. Bardzo Bardzo duża okejka. Wow, cudownie, że byliście z nami, odcinek. fantastyczny odcinek, cudownie się zawsze z Tobą rozmawia, czekamy na Wasze komentarze, jakie są Wasze odczucia a propos tego trzeciego się tematu, mm, ho, piękna o, sytuacja. Może, może, może damy jakąś taką, e, wiesz, żeby wszystko było okej, okay. jakąś taką e... chusteczkę, żeby może jakby w komentarzach nie pisać, czy się boimy śmierci, czy nie, tylko na przykład... E... Piszcie, co chcecie. Na przykład, nie, no nawet no. ze względu na to, na przykład ten odcinek prawdopodobnie będzie miał ograniczony zasięg przez YouTube'a, dlatego że będę musiał oznaczyć, że dotyczy tematów drażliwych, jakim jest śmierć. Prawdopodobnie automat YouTube'a w momencie, w którym wysłucha tych rzeczy, um, taką demonetyzację to, to na pewno, ale reszta nam doklei, więc... No, to oh wow. też właśnie pokazuje, w jakiej kulturze no żyjemy, nie? Mm. nie? Nie, gadajmy. nie gadam się. bo to, nie, nie. To, jest, to, to, jest to jest depressing stuff. Także YouTube jest y, fatalna robota, tak samo jak w naszym odcinku częściowo udanym samobójstwie, które już jest poograniczone na każde możliwe, no bo tam jest bardzo drażliwa sprawa, jaką jest ten temat, o którym nie mówimy, nie mówimy, wszystko jest dobrze, ćwiczymy, żywiamy się fantastycznie. Hej! Ej, to nie ej, jest tak! Co wy? No, nie nowy robisz... wspaniały świat! Nieprawda! Tak, no tak. Mm, jest ci źle? i tabletkę. Mm, Okej. Okay. Mm, no widzisz, no... Tak to jest. Fajnie, że o tym porozmawialiśmy. Jeszcze raz, Redatore. Bycie szczęśliwym też jest bardzo jest naturalne oczywiście. I bycie nieszczęśliwym. To też, też jest część naturalne. naszej przygody. Zdecydowanie. A to, że. Mogliśmy... Nie ma. Przepraszam. Nie ma światła, które nie rzuca cienia. Tak. W sensie na akurat... Sam. się tak, tak Nie, tak, nie, mam, ale, ale nad... nie yy, ma. Jak to w buchałkowie nie ma przedmiotu, na który jeśli byśmy nie poświecili. Dobra, wiesz co? Jest piękny cytat z Mistrzej Małgorzaty, jednej z moich ulubionych książek. E, jakby wyglądał A, jakby... świat, gdyby zniknęły zni... wnikn... cienie. Chyba tak jest. Jak? Tak. Jak? tak. Fatalnie. O, mam nadzieję, że ci smakuje to ciasteczko. W wyglądasz pięknie i przed Jestem i po nim. bardzo gruby. <gry> Popracujemy nad tym. Nie, papa. Pa!